Gościnie w Radia Września 93,7. Przy mikrofonie Marta Wesołowska, w studio Radia Września, kurator kolekcji wrześnińskiej Karol Szymkowiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Słowo kolekcja tutaj nie jest przypadkowe, bo to jest wyjątkowy projekt. O tym projekcie też wspominamy na 93,7 FM. Powstaje dzięki temu niezwykłe archiwum Wrześni. Jak na przestrzeni lat zmienia się ta kolekcja? Czy cel jest wciąż ten sam? Cel jest wciąż ten sam, a kolekcja oczywiście zmienia się na przestrzeni lat pod wpływem tego, jakich autorów do kolekcji dobieramy i tego, co oni tworzą, ponieważ każdy autor stawia sam sobie za cel, aby jego część kolekcji wrześnińskiej była inna od poprzedniej. I także jest też w tym roku. To wszystko się tak uzupełnia? To wszystko się uzupełnia. Te kolekcje są i tematycznie, i fotograficznie zupełnie inne od siebie. Autorzy często stosują różne techniki fotograficzne i w tym roku też mamy dość nietypową technikę fotograficzną zastosowaną do stworzenia całego tego cyklu. Przed nami teraz wernisaż kolekcji z roku 2017 autorstwa Filipa Springera. Kiedy i gdzie będzie można obejrzeć te zdjęcia? Wernisaż odbędzie się w najbliższy piątek, 8 czerwca o 18:30. Tym razem nietypowo, ponieważ zazwyczaj wernisaże odbywały się na wrześnińskim rynku, a tym razem wystawa outdoorowa odbędzie się na ulicy Warszawskiej. Także spotkamy się na deptaku ulicy Warszawskiej przy zegarze, ponieważ cały cykl Filipa Springera nosi tytuł Zegarmistrz, więc jest to najbardziej odpowiednie miejsce do tego. 18:30 to wernisaż wystawy autorowej, natomiast o 19:15 w Galerii Kolekcji Wrześnińskiej, która mieści się w budynku USC na ulicy Chopina 9, odbędzie się spotkanie autorskie i premiera naszej najnowszej książki. Więc jeśli ktoś będzie miał pytania do autora, do Filipa Springera, to z pewnością będzie mógł je zadać. Ale chciałam zapytać o to, czy na przykład... jeżeli są ważne wydarzenia, na przykład z roku 2017, najbardziej kojarzy się nawałnica, która przeszła przez Wrześnię. Czy ona też ma tam swoje odbicie w tej pracy? W tej akurat nie ma odbicia. Natomiast jeśli chodzi o najnowszą książkę, która będzie miała premierę w piątek. Ja szukając autora do kolekcji wrześnińskiej 2017, czyli tej, która powstała w zeszłym roku, poszukiwałem kogoś, kto zająłby się tematem wszystkich przemian, które we Wrześni dzieją się dość dynamicznie na przestrzeni ostatnich lat. Miasto się zmienia, rozrasta, pewne rzeczy znikają, pojawia się dużo nowych budynków, nowej przestrzeni, w której musimy się nauczyć poruszać. A Filip Springer jest takim autorem, który przestrzeń polskich miast opisywał i fotografował już nieraz. I z tego też powodu zaprosiłem Filipa do tego projektu. Żeby zmierzył się z tym zadaniem. Żeby zmierzył się troszeczkę z tym zadaniem, żeby opowiedział nam troszeczkę o tym, co u nas się dzieje. A ja myślę sobie, że jeśli ktoś wprowadzałby się do Wrześni, byłby nowym mieszkańcem, to to jest idealna wiedza w pigułce, może zauważyć, co w mieście się zmienia. Tak, natomiast powstało z tego coś, co w twórczości samego autora jest nowością zupełną. To myślę, że będzie ciekawostka no nie tylko dla nas, ale też jakby dla wszystkich fanów Filipa Springera, ponieważ on po raz pierwszy porzucił reportaż i napisał opowiadanie. Więc jest to proza, jest to fikcyjna opowieść, która toczy się w pewnym mieście. Jakby trzonem akcji jest zegarmistrz Kazimierz Dill, który... który zaginął i wokół tego cała historia jest zbudowana. Jest to pewne miasto w okolicy Poznania. My oczywiście we Wrześni poznamy to miasto. Pewne fakty zostały zmienione, pewne pozostały takie same. Jest to opowieść o czasie. Jest to taka uniwersalna opowieść o czasie. A do tego jeszcze są zdjęcia, które wpływają też na wyobraźnię, na to, o czym czytamy. No a teraz w tym roku Zuza Krajewska, utalentowana fotografka, ona też swoim okiem teraz uwiecznia miasto. Jak wyglądają przygotowania i kulisy tego projektu teraz? W tej chwili wraz z Zuzą poszukujemy bohaterów tej fotografii, ponieważ Zuza jest portrecistką, jest fotografką mody. I postawiła sobie za cel sfotografowanie młodych Polaków. Stworzenie takiego portretu młodego Polaka i szukamy ludzi w wieku 13-18 lat, którzy zechcieliby wziąć udział w tym projekcie. Z wszystkich osób, które się zgłoszą, Zuza wybierze sobie pewną grupę, z którymi nie tylko będzie, to też nie będzie tak, że będą tylko wykonywane fotografie, ale też będą się toczyły różnego rodzaju rozmowy. I ma powstać z tego właśnie portret młodego Polaka. Także osoby z Wrześni i z gminy Września, które chciałyby brać udział w tym projekcie, mogą się też zgłaszać do tego projektu. Każdy może być bohaterem. Może być bohaterem. Jeżeli ktoś... Też ważną rzeczą jest to, że nie szukamy tylko takich osób, które mają tak zwane parcie na szkło i wydaje im się, że są takie super ciekawe i one chciałyby
się zaprezentować. Szukam absolutnie wszystkich, czyli bez względu na to, kto jak wygląda, czym się zajmuje, gdzie się uczy, jakie ma zainteresowania, czy czuje się kimś, kto ma jakieś zupełnie zwariowane zainteresowania. Mhm. Takich osób również poszukujemy. Można zgłaszać się pod adresem mailowym zuza@zuzakrajewska.pl albo na Instagramie opisywać się hashtagiem portret młodego Polaka. No i świetnie, każdy może dać od siebie małą cegiełkę. Słów kilka jeszcze o tym, co będzie podczas tegorocznych wakacji. Czy kolekcja wrzesińska, mowa o tej kolekcji 2017, ona też będzie dostępna w czasie letniego wypoczynku? Tak, na ulicy Warszawskiej do końca lipca będzie można oglądać wystawę plenerową. Mhm. Natomiast w Galerii Kolekcji Wrzesińskiej można oglądać całą kolekcję, cały zestaw fotografii Filipa Springera, ale również poprzednie kolekcje wrzesińskie. Tam w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 14:30-15:30 odbywają się prowadzenia kuratorskie. Natomiast zorganizowane grupy, takie kilku lub kilkunastoosobowe, mogą się również zgłaszać mailowo pod adresem kolekcjawrzesińska@wrzesnia.pl, gdzie można umawiać się na indywidualne terminy zwiedzania. I to będzie też ciekawe wydarzenie kulturalne. Jeśli ktoś do nas do wrześni przyjeżdża, to śmiało, mamy czym się chwalić. Na koniec raz jeszcze zachęćmy do oglądania tego wernisażu. Przypomnijmy, gdzie i kiedy. 18:30 w ten piątek, 8 czerwca, na ulicy Warszawskiej, na deptaku pod zegarem. Warto też zarezerwować sobie trochę czasu z zegarmistrzem, trochę porozmawiać. Dziękuję za rozmowę. Na 93.7 FM gościł kurator kolekcji wrzesińskiej Karol Szymkowiak. Dziękuję bardzo. Gościnie Radia Wrześni 93,7 Radio Wrześni. Najlepsze, polokalne.